zapowiedzi są takie, że ma być lepiej w tym sensie, że będziemy mieli stabilne źródła finansowania. Wiadomo, że nigdy nie ma tyle pieniędzy, żeby na wszystko wystarczyło, bo o tym uczy ekonomia. W każdej rodzinie i w każdej społeczności jest taka zasada, że potrzeby są nieograniczone, a możliwości są ograniczone. I trzeba właśnie umiejętnie gospodarować tymi ograniczonymi zasobami, ale no, mamy oczywiście pewne zaległości z ostatnich 5 lat, chociażby hala widowiskowo-sportowa, czy też trzeba byłoby uruchomić lotnisko pasażerskie.